Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Mistrzostwa Świata do lat 20 to dla Polaków i Wrocławian nie tylko przygotowania zawodnicze. Dolnoślązacy muszą stanąć na wysokości zadania, także jako organizatorzy. Przygotowania do Mistrzostw Świata do lat 20 idą pełną parą. Domykamy ostatnie umowy, zamawiamy ostatni sprzęt, który będzie niezbędny do przeprowadzenia imprezy. Ostatnie sprawy załatwiamy z drużynami, które do nas przyjeżdżają. No, został niecały miesiąc, także jesteśmy w ogniu prac i no i nie możemy się już doczekać na rozpoczęcie imprezy. Zawody powinny sprawić wielką frajdę tym, którzy Ultimate się interesują. Będzie to wyjątkowa szansa, by zobaczyć w akcji największe talenty globu. Dla wszystkich fanów Ultimate, dla wszystkich miłośników latających dysków, no i ogólnie dla osób, które chciałyby poznać coś nowego, nową dyscyplinę sportu, bardzo fizyczną, jest bardzo dużo biegania, skakania i ciekawą, bo no, nie spotyka się tego na co dzień. Zapraszamy na pola marsowe, na obiekt, na stadion olimpijski, przy AWF-ie, przy MCS-ie, gdzie no, ponad 1000 młodych zawodników będzie pokazywało najlepsze Ultimate na świecie. Biało-czerwoni będą się uczyć na sportowo. Federacja wierzy, że nasi zawodnicy będą się rozwijać z każdym kolejnym turniejem. Tym razem nie ma celu, by zająć określone miejsce. Jeżeli chodzi o występ Polaków, liczymy na lepszy występ niż na Mistrzostwach Europy, które 4 lata temu były we Wrocławiu. Liczymy na lepszy występ chłopców niż w lekko na Mistrzostwach Świata ostatnim razem. Niestety jeszcze trochę nam brakuje pracy z młodzieżą. Programy młodzieżowe, szkolne u nas dopiero ruszają. Mamy nadzieję na udaną współpracę ze szkolnymi związkami sportowymi i z nauczycielami wychowania fizycznego, aby Ultimate jeszcze podnieść na wyższy poziom, zwłaszcza tutaj chodzi właśnie o ten sport młodzieżowy u nas, ale dokładamy wszelkich starań, żeby luka pomiędzy tymi najlepszymi seniorami w tej chwili w kraju, a chwilę później młodzieżą naszą nie była zbyt duża, żeby nie było przepaści. Ta impreza to też jeden z najważniejszych sprawdzianów przed The World Games 2017. Jesteśmy tutaj czynni, aktywni, jeżeli chodzi o organizację przygotowania do World Games. Będzie to duży sprawdzian, będzie to test, naszą imprezę pokażemy w mediach, nasza impreza, mamy nadzieję, ściągnie wielu kibiców i zapozna wrocławian z latającymi dyskami. Do samego World Games jeszcze rok i no mamy nadzieję na dosyć intensywną tutaj promocję i działania z miastem i z organizatorami World Games. Pierwsze mecze Mistrzostw Świata już 31 lipca na polach marsowych Stadionu Olimpijskiego. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl